Za chwilę przedstawimy zwykły dzień z życia zwykłej rodziny. Oto najzwyklejsza mama, która martwi się jak zawsze, w jaki sposób zaskoczyć wszystkich nową fryzurą lub ubraniem, ewentualnie hybrydami na fejsie. Najzwyklejszy tata, który nie ma konta na fejsie, więc nie istnieje. Oraz ich pociechy, Eryk, który tylko je i gra, i Ola, która nie robi kompletnie nic, poza trenowaniem kciuków na telefonie. Oto ten zwykły dzień, który stał się niezwykły. Cześć dzieciaki! Jak tam dzisiaj w szkole było? Zaraz, zaraz! A dlaczego po sobie nie posprzątaliście? Co te ubrania robią na podłodze? Ja zaraz wejdę na dziennik. Zobaczymy, jakie wasze jak tam wasze oceny. No, halo? Tak, tak, jestem w domu. Pewnie, wpadaj. No tak, wszystko załatwiłem. Cześć. Cześć, kochana. Co tam u ciebie? U mnie nic ciekawego. Ale zobacz tylko. Ta wciąż myśli, że wygląda na 20 lat, a to już stara baba przecież. O, a widzisz to? Znowu zrobiła doczepy. Jej włosy wyglądają jak gniazdo ptaka. Och Boże, a ta znów czysta to z solarium. I jaka piękna pomarańczka. A spójrz na jej rzęsy. Już więcej się doczepić nie dało. Pamiętaliście o urodzinach babci? Ja nie mam fejsa, to znowu kiedyś, kiedy mam urodziny. Kiedy was widzę, to cały czas tylko siedzicie na telefonach. Nic więcej nie robicie. Nie uczycie się. Już wiesz, co zrobię. Odłączę im internet. Miało miejsce wydarzenie, które zmusiło nas do wizyty u pani. Kiedy odłączyłem w domu internet, córka wpadła w szał i groziła matce nożem. Ogarnęło mnie przerażenie. Nie poznawałam własnego dziecka. Jeżeli doszło do takiego wydarzenia, to córka jest po prostu uzależniona. W takim przypadku sugerowałabym nawet oddanie córki do ośrodka leczenia uzależnień. Ile potrwa terapia w takim ośrodku? To zależy od samego pacjenta. Jeżeli będzie chciał uwolnić się od nałogu, to stały pobyt w ośrodku może zamienić się na terapię dochodzącą. Nie wiem, co o tym myśleć. Sądzę, że powinniśmy zgodzić się na terapię. Dobry wybór. Spróbuję jak najszybciej znaleźć miejsce w ośrodku dla państwa córki. A dla państwa syna zorganizuję sesję terapeutyczną. Terapia przebiegła pomyślnie. Zarówno Eryk, jak i Ola korzystają z telefonów rozsądnie i tylko wtedy, kiedy jest im najbardziej potrzebny. Jednocześnie chcemy przestrzec wszystkich, że nie należy lekceważyć tego typu uzależnień, które coraz częściej pojawiają się wśród młodych ludzi. Na koniec jeszcze jedna informacja. Podobne zdarzenie miało miejsce w styczniu 2010 roku w Pruszkowie. Mały, mały powar.